nastąpiło otwarcie świętych drzwi w katedrze papieskiej biskupa Rzymu, czyli świętego Jana na Lateranie. I dzisiaj w katedrach całego świata, czyli kilka tysięcy, księża biskupi otwierają również te święte drzwi, bramy miłosierdzia, stając przed drzwiami swych katedr, głównych biskupów i głównych kościołów diecezji. Brama symbolizuje Chrystusa, jest znakiem Chrystusa. Chrystus jest bramą zbawienia. Również brama przypomina nam, jest obrazem otwartego serca Chrystusa na krzyżu, źródła miłości i miłosierdzia. To wszystko teraz będziemy w tych obrzędach przeżywać. Ksiądz kardynał otworzy teraz drzwi. Otwórzcie bramy sprawiedliwości, byśmy weszli i złożyli dzięki Panu. Oto jest brama Pana, wejdźmy przez nią, aby otrzymać miłosierdzie i przebaczenie. Cieszcie się ze mną, bo znalazłam owcę, która mi zginęła. Powiadam wam, tak samo w niebie większa będzie radość z jednego grzesznika, który się nawraca, niż z 99 sprawiedliwych, którzy nie potrzebują nawrócenia. Oto słowo. Ty zesłałeś na ten świat swojego Syna, aby przez krew przelaną na krzyżu zgromadził wszystkich ludzi rozproszonych przez grzech. On jest pasterzem i bramą owiec, które przychodzą do jednej owczarni. Kto przez tę bramę wejdzie, znajdzie pożywienie i będzie zbawiony. Ciebie więc, Boże, prosimy, niech wierni, którzy przekraczać będą próg tego kościoła, zostaną przyjęci w Twojej obecności i doświadczą, Ojcze, Twojego miłosierdzia przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.